Cześć dziewczyny, witam was bardzo serdecznie po ogromnie długiej przerwie. Wstałam dzisiaj rano i doszłam do wniosku, że tak, to jest ten dzień, kiedy chcę wrócić na YouTube. Więc zrobiłam sobie kawę, zrobiłam sobie makijaż i siadam przed wami od tak po prostu. Mam nadzieję, że będziecie zadowolone z tego, że wróciłam. Słuchajcie, no potrzebowałam trochę przerwy. Trochę długo ta przerwa się przeciągnęła, znaczy dosyć długo się przeciągnęła ta przerwa. W moim życiu się też trochę pozmieniało. Pracuję w miejscu, w którym bardzo, bardzo chciałam pracować, ale to później o tym. Natomiast chcę wam powiedzieć tak na teraz, po prostu troszeczkę się może wytłumaczyć. Natomiast wytłumaczenie to polega na tym, że ja po prostu potrzebowałam trochę odpoczynku. A trochę się już, można powiedzieć, że znudziłam YouTube'em, trochę mi to zaczęło przeszkadzać, doskwierać, chciałam się tak zresetować po prostu. Trochę inaczej zacząć żyć. Żyć tak nie wirtualnym światem, tylko tym prawdziwym, takim normalnym naszym. I powiem wam, że zaczęło mi brakować YouTube'a. Więc podjęłam taką decyzję, że wracam. Zobaczymy, jak to wyjdzie, na jak długo. Mam nadzieję, że będę systematycznie teraz do was przychodzić. Będę miała teraz troszeczkę łatwiej, troszeczkę wolnych dni, także no, mam nadzieję, że uda mi się rozkręcić tego YouTube'a na nowo. To, co się działo ogólnie przez ostatni czas, to się przeprowadziłam w miejsce, gdzie dobrze mi się żyje. Naprawdę, mieli sąsiedzi, jakoś tak tu jest przyjemnie, nie powiem wam dokładnie, gdzie mieszkam, bo to nie o to chodzi, natomiast przeprowadziłam się z powrotem do Warszawy. Ja jestem dziewczyną z miasta, mi się źle żyło na wsi, także tyle. To, co jest najważniejsze, to mój syn dostał się do szkoły, do której chciał, ponieważ w zeszłym roku kończył podstawówkę, kończył 8 klasę i w momencie, kiedy on pisał egzaminy, były te wszystkie strajki nauczycieli, baliśmy się, jak to wyjdzie, były też dwa roczniki, które szły do pierwszych klas i dzieciaki miały ogromną trudność, ogromny problem po prostu z dostaniem się do szkoły. Natomiast mój syn zdał egzaminy bardzo dobrze, dostał się do szkoły, do której chce. Niedaleko od nas jest ta szkoła, więc super. Młodszy ma szkołę dosłownie, ja widzę tą jego szkołę z okna. Chodzi w tym momencie do 7 klasy, także też bardzo jesteśmy szczęśliwi wszyscy. Najważniejsza rzecz, zatrudniłam się w Seforze. Wyszło to zupełnie tak, kurczę, przypadkowo. Siedziałam któregoś razu i tak sobie myślałam, że a może bym do pracy poszła, bo to tam kiepsko nam się układało i tak dalej. Więc dałam ogłoszenie, znaczy weszłam na taką stronę pracuj.pl, pracuj.pl i tam zrobiłam swoje CV, dosłownie 1-2 dni. Napisałam, stamtąd wysłałam aplikację do Sefory. Dwa dni później odezwała się do mnie dziewczyna, kierowniczka tej Sefory, w której teraz pracuję. Umówiła się ze mną za kolejne 2 dni na rozmowę do perfumerii, nie do siedziby głównej. Nie miałam jakiejś rekrutacji bardzo długiej, dosłownie pół godziny. Dosłownie pół godziny poszłam 2 dni później po telefonie właśnie do Sefory, pogadałam z nią. Widocznie dobrze mi z oczu patrzyła, bo mnie zatrudniła od razu. Zadzwoniła do mnie godzinę później i powiedziała, że mam pracę. Także naprawdę ogromnie się cieszę. Jak mówię, to też ciarki mam na całym ciele, bo jestem bardzo zadowolona z tej pracy. Dziewczyny, ja się też naczytałam dużo złych opinii o Seforze jako pracodawcy, że jest jakiś niesamowity mobbing, że jest jakoś źle i ciężko. Nie wiem, może gdzieś indziej. Natomiast u mnie, ja idę do pracy, jakbym szła po prostu w odwiedziny do moich koleżanek, do moich przyjaciółek. Czujemy się jak rodzina. Mam wspaniałą kierowniczkę po prostu. Ja sobie nie mogłam wymarzyć lepszej kierowniczki niż mam. Dziewczyna naprawdę ma złote serce. Wszystkie na przykład grafiki. Mamy też możliwość ustawiania sobie grafiku mniej więcej jak chcemy. Oczywiście nie zawsze to wychodzi, bo nieraz na przykład chcemy wszystkie w tym samym czasie mieć wolne, więc to odpada, wiadomo. Natomiast nie ma czegoś takiego, jak czytałam po prostu w necie, że dziewczyny są wołami roboczymi. Absolutnie nie. Tyle benefitów, ile Sephora mi dała, tyle różnych możliwości, szkolenia, kosmetyki darmowe, możliwość testowania wszystkiego. No jestem po prostu w niebo wzięta, bo to jest mój żywioł po prostu. Do tego, wiadomo, praca z klientami, możliwość na żywo im dobierania różnych kosmetyków i patrzenie, jak są zadowolone i szczęśliwe i wracają ponownie do mnie i szukają mnie po tej Seforze. To jest bardzo miłe, naprawdę. Więc tak, to co chcę
chcę wam pokazać teraz. No muszę wam pokazać, bo to jest coś, gdzieś tam słyszałam, wiadomo, o tym, co w Sephorze tam mamy, jakie benefity. Natomiast na żywo to, co się dzieje, to jest po prostu niesamowite. W tym momencie mamy ten okres świąteczny, więc mamy różne, przeróżne konkursy. Ja też nie jestem pewna, ile ja mogę wam powiedzieć tak naprawdę, więc ja muszę pogadać jeszcze ze swoją kierowniczką i zapytać się dokładnie, o czym mogę mówić, o czym nie mogę mówić. Natomiast mamy różne konkursy, dostajemy w nagrodę kosmetyki, perfumy. Miałam do tej pory, ja wam pokażę, ile ja tutaj tego mam. Miałam oprócz tego jeszcze kilka dobrych flakonów, natomiast poszły w dobre ręce, po prostu do osób, które mi bardzo ostatnio pomogły. Dałam je w prezencie kilku osobom. Miałam między innymi na przykład z Chanel Gabrielle Essence, Interdit z Givenchy, natomiast na Interdit właśnie jeszcze czekam. Kolejny flakonik będę miała, więc już pewnie zostanie u mnie. Idol z Lancome również powędrował w ręce moich znajomych, ale też kolejny idol, znowu niedługo będę miała kolejnego idola, także naprawdę tego było mnóstwo. I Guerlain, ten Moon Guerlain najnowszy również. I to, co w tym momencie mam, i to już wiadomo, teraz jest sezon, no zaraz będzie gwiazdka, więc jeszcze nie jestem pewna, co ze sobie zostawię tutaj z tych perfum, natomiast no wiadomo, prezenty mamy po prostu z głowy. Pracując w Sephorze mamy prezenty z głowy. Ja tu mówię tylko o perfumach, ponieważ oprócz tego dostajemy również kosmetyki, wiecie, do pielęgnacji, kolorówkę, także naprawdę żyć nie umierać. Cudownie jest. Praca jest wymagająca, muszę to powiedzieć, wymagająca, ponieważ cały czas jesteśmy na nogach. Natomiast na 8 godzin pracy mam normalnie pół godziny przerwy. Na 10 godzin pracy mam pół godziny przerwy i jeszcze 15-minutową przerwę później. Także naprawdę jest fajnie. Nieraz pracujemy, przynajmniej ja, no, nieraz pracuję po 2 dni pod rząd po 12 godzin, co rzadko mi się zdarza w sumie ostatnio. Ale to jest dość ciężkie, wiadomo, przychodzę zmęczona, natomiast rano wstaję i mam ochotę do tej pracy pójść, także to jest chyba najważniejsze. Dobrze dziewczyny, więc teraz tak na szybko już wytłumaczyłam więcej, mniej więcej wam co i jak. I teraz muszę się pochwalić po prostu rzeczami, które mam. Oczywiście jeżeli chodzi o haul kosmetyczny, pielęgnacyjny i kolorówkę, to wam następnym razem po prostu pokażę, bo tego będzie za dużo. Pracując w Sephorze, no nie mogę sobie odmówić niektórych kosmetyków. Po prostu jak patrzę na niektóre tam palety na przykład, czy podkłady, mogę sobie próbować po prostu co chcę. Używać po prostu w Sephorze czego chcę, tak, no, do tych zakupów mnie trochę to skłania. Także dobra. I jeszcze pracownicze oczywiście zniżki. Jest super. Ok, flakonik mam tutaj Carolina Herrera Good Girl. On jest akurat otwarty, bo go uwielbiam. Czekajcie, się psiknę. Uwielbiam ten zapach. Przepięknie pachnie. Jest taki idealny właśnie na sezon zimowy. Jest otulający, słodki, cudowny. Więc mam tutaj. Oczywiście, jeżeli chodzi o te perfumy, to są wszystkie testery. Natomiast mnie to absolutnie nie przeszkadza. Wygląda, flakonie wygląda jak normalne perfumy. Tutaj gdzieś tylko naklejeczka jest, że to jest tester od spodu, tutaj na buciku. Także tak to nawet nie widać. Zresztą ja mam to gdzieś, tak szczerze powiedziawszy. Zapach jest po prostu przepiękny, więc to jest pierwszy. Kolejny, który na pewno, tak myślę, że będzie szedł do mojej mamy na prezent. Mam go już chyba ze 2 miesiące, leży nieotwarty. To jest Narciso Rodriguez, najnowsza odsłona tego zapachu. Tak jak mówię, no jest zaplombowany, po prostu do mojej mamusi będzie lecieć na gwiazdkę. To jest kolejny zapach. Kolejny zapach, którego na pewno nie oddam, bo go uwielbiam. Widzicie, jeżeli chodzi o testery, to przychodzą nam tutaj w takich zastępczych opakowaniach. To jest Lancome Treasure Diamonds, Mask Diamond. I on się prezentuje tak. Ja jeszcze go nie otwierałam.
W ogóle wiecie co, czekam aż sobie kupię toaletkę, już mam taką jedną wymarzoną, tylko patrzyłam, bo chciałam ją kupić z Allegro i tak patrzyłam na tą wysyłkę, to chyba będzie za 19 dni dopiero wysłane, także nie wiem, może poczekam jeszcze, zastanawiam się, czy nie kupić sobie w IKEA, może szybciej, czy coś, może coś znajdę jeszcze, ale planuję sobie po prostu kupić toaletkę i te wszystkie perfumy na razie leżą po prostu u mnie w szafeczce, tak wiecie, w ubraniach po prostu, żeby się nic nie stało przypadkiem, ale zamierzam je po prostu pięknie powystawiać na toalece, której jeszcze nie mam. Więc na razie są, w większości są po prostu nieotwierane tak naprawdę. I oprócz tego, jak mam wolne, to też mój nos troszeczkę chce odpocząć, ponieważ jeżeli chodzi o pracę w perfumerii, to tam jest mnóstwo zapachów. Ja dziennie przynajmniej 30-40 razy psikam swoje nadgarstki, papierki, czy wlewam klientom w te małe, wiecie, próbki, flakoniki, perfumy, więc cała jestem w tych zapachach. Łączą mi się wszystkie nuty, po prostu i męskie, i damskie, więc jak mam dzień wolny, to po prostu czasami chcę delikatnie odpocząć, więc ja te flakoniki zbieram, bo są przepiękne, na pewno z nich będę korzystać, natomiast na razie są po prostu nieotwierane. Więc tutaj mam przepiękny, to jest taki słodziak, to jest coś niesamowitego, jest bardzo słodki, ale w ogóle nie przeszkadzający mi zapach. To jest Trezor Diamond, Musk Diamond. Więc to jest kolejny zapach. Następny, nieśmiertelny, C. Giorgio Armani. I też się chyba stawiam nad tym, żeby dać w prezencie na gwiazdkę, ponieważ w styczniu będę miała kolejny taki flakonik, także myślę, że no teraz na ten sezon akurat warto. Warto poświęcić po prostu ten flakon, żeby komuś zrobić przyjemność. Kolejny. Tutaj też w opakowaniu zastępczym to jest Dior J'adore, woda perfumowana, czyli ta klasyczna, również przepiękna i z tego co kojarzę, również ją będziemy mieć, więc tak się znałem też, żeby może ją dać na prezent, natomiast jeszcze zobaczę, ponieważ ja uwielbiam ten zapach. Tak to wygląda. Jest mniej słodki na pewno. Ten jest bardziej owocowy. C to też jest słodki zapach, natomiast bardziej owocowy. Tamte to są takie do zjedzenia zapachy, te dwa, co Wam pokazałam wcześniej. Ten jest bardziej owocowy. Natomiast jeżeli chodzi o te wszystkie C, to ten mi się najbardziej podoba. Mam jeszcze tutaj inną odsłonę C, C Passione. Nie wiem, tak się uśmiechnęłam, bo nie wiem, jak to się wymawia, to Passion? Chyba tak. Więc ten mi się najbardziej z nich wszystkich podoba, ale będę miała go, więc też prawdopodobnie polecę właśnie do kogoś na prezent. I J'adore jest zapachem delikatniejszym, subtelniejszym, bardzo kobiecym. Z wszystkich, wiecie co, ja lubię bardzo takie słodkie, dominujące zapachy, takie piżymowe, słodkie, mocne, kobiece. To jest przeciwieństwo, on jest delikatniejszy, też jest wyczuwalny, ale on jest tak pięknie klasyczny. Tak ładnie po prostu pachnie i ładnie się komponuje z zapachem mojej skóry, więc zastanawiam się, czy go po prostu nie zostawić. Ale tak jak mówię, z tego co kojarzę, to jeszcze go będę miała. Kolejny zapach, tak jak już wspomniałam, właśnie Armaniego, to jest ten. Jest bardziej kwaśny, bardziej taki... jak to powiedzieć, trochę goryczki ma w sobie, tak przynajmniej ja go odczuwam. Ten jest dla mnie delikatniejszy, tak się ładnie układa na moim ciele, jest taki współgrający po prostu. Ten dla mnie jest gorzko kwaśny, przynajmniej na mojej skórze, więc nie do końca mi się podoba ten zapach. Natomiast no, flakon jest po prostu przepiękny i wiadomo, perfumy Armaniego są bardzo dobre. Trzymają się po prostu cały dzień, a w ogóle jeżeli chodzi o te dwa zapachy właśnie Armaniego, to miałam kiedyś takie miniaturki 7,5 ml bodajże i do tej pory jeszcze mam. Także tak. A, i czekam na ten zapach jeszcze Libre Yves Saint Laurent, bo również akurat jego wygrałam w konkursie. Bardzo się z tego cieszę, bo mam taką miniatureczkę, zapomniałam przynieść, miniaturkę taką słodziaszną do torebeczki tego właśnie zapachu. I kolejne dwa
To już będą ostatnie dwa zapachy, które w ostatnim czasie przygarnęłam. To jest Mała Czarna La Petite Robe Noire od Guerlain. Oczywiście woda perfumowana. I klasyk nad klasyki, czyli Black Opium. Tak to wygląda. W tym, no tak jak mówię, no dziewczyny, wiecie, ile ja musiałabym kasy wydać, żeby to mieć? Te zapachy? Really. Naprawdę, jestem naprawdę przeszczęśliwa, już naprawdę będę piała, zachwycała się nad tą pracą w Sephorze, ale bardzo mi się to podoba. No dla dziewczyny, która jest miłośniczką kosmetyków i tego wszystkiego, tej całej otoczki, po prostu to jest, można powiedzieć, praca marzeń. Wiadomo, chciałabym może w swoim życiu coś bardziej ambitniejszego robić, natomiast no, na razie mi to kompletnie nie przeszkadza i wręcz przeciwnie, bardzo się z tego cieszę. Więc tak, i jeszcze tak jak mówię, no a wiecie co? Co jakiś czas, raz w miesiącu przynajmniej, bo przynajmniej raz w miesiącu dostajemy tam kilka różnych rzeczy, kosmetyków czy zapachów, to będę Wam robić taki filmik po prostu, co nowego dostałam od Sephory. Więc teraz to na tyle. Najgorsze jest wrócić, najgorszy jest ten powrót, ten pierwszy raz, prawda? Więc jak już teraz nagrałam ten film, to mam nadzieję, że będzie mi łatwiej. Tak jak mówię, no mamy mnóstwo jeszcze kosmetyków kolorowych, mnóstwo również pielęgnacji nowej. Czekam, tutaj mam niedaleko siebie paczkomat i czekam, aż dostanę SMS-a, bo dzisiaj już prawdopodobnie do mnie przyjdzie ta przesyłka z retinolem z The Ordinary. No już nie mogę się doczekać, ponieważ no, już dwa tygodnie temu skończyłam zeszły słoiczek, tak jakby wiecie, tą buteleczkę, tylko z innej firmy. I boję się, że ten przestój będzie za długi, że będę musiała znowu troszeczkę, wiecie, wdrążać się w ten retinol, więc czekam właśnie, aż odbiorę. To jest dla mnie teraz bardzo istotne, bo chciałabym o tą swoją skórę dbać. Muszę Wam powiedzieć, że odkąd pracuję w Sephorze, odkąd używam tych kosmetyków, testuję te kosmetyki, sprawdzam, wiadomo, i poznaję naprawdę świetne rzeczy, to polepszyła mi się skóra. Nie wiem, czy będziecie widziała, pewnie nie, bo jest dość jasno, jestem też w makijażu, jeżeli chodzi w ogóle o mój makijaż. Mam na sobie niesamowicie lekki podkład. To jest ten podkład Chanel Fresh, czyli taki po prostu tylko lekko tonujący tak naprawdę. On nic, absolutnie, przepraszam, nie w tą stronę. Nic nie zasłania na skórze, mam tylko pod oczami korektor Guerlain taki w tubeczce i to wszystko, i uważam, że moja skóra naprawdę już dawno nie wyglądała tak dobrze jak teraz. Używam retinolu od września, tak jak mówię, no dwa tygodnie temu zaprzestałam, bo mi się skończyło i teraz czekam na kolejny flakonik i muszę Wam powiedzieć, że zauważyłam poprawę w mojej strukturze skóry. Już pomijając fakt, że jest wyrównana w kolorycie, bardzo ładnie wygląda po prostu, już nie ma takich mocnych zaczerwienień, jakichś plamek czy coś. Troszeczkę są jeszcze, ale wiadomo, to wszystko wygląda tak ładnie. Szybko, dużo szybciej wszystko mi się goi, jeżeli coś mi wyskoczy, to momentalnie po prostu to znika. I tak samo już nie muszę aż tak walczyć z takimi przebarwieniami po wypryskach. I do tego dziewczyny cofnęły mi się zmarszczki. Na przykład na czole mi się wygładziły, tutaj pomiędzy brwiami mi się wygładziły. Skóra jakby tak lekko podciągnęła się, tak wiecie co, bo ja już miałam troszeczkę, zaczynałam mieć problem z takim, wiecie, brakiem jędrności, natomiast w tym momencie naprawdę nic mi nie zwisa. Wszystko wygląda świetnie, naprawdę jestem niesamowicie zadowolona z retinolu i to rzeczywiście, tak jak wszyscy mówią, to jest jedyny składnik, który naprawdę działa. I do tego jeszcze kwas glikolowy i witamina C. To są trzy składniki, które uwielbiam, po prostu uwielbiam, ale o pielęgnacji kiedy indziej Wam opowiem. No dobrze, mam nadzieję, że tylko że mikrofon włączyłam, bo się nagadałam, a głupio by było, jakbym nie włączyła mikrofonu. Więc to na tyle. Dajcie znać, czy jesteście jeszcze, czy chcecie mnie oglądać. Mam nadzieję. No. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam Was. Do następnego. Mam nadzieję, już niedługo.